Radio Concita. No. Rozpoczynamy od wyznania wiary, od wyznań aktów przepełnionych miłością. Ten Benedykt to do niczego, do niczego. Od aktów. On dzisiaj to w ogóle do niczego, w ogóle mi się jakoś tak nie podoba, może on robi dobre wrażenie przed kamerą, może on ładny, ale on przynudza, jest zasadniczy, sztywny, no i na pewno nie ma jakiegoś takiego uduchowienia, Państwo zobaczcie. Nie wiem, może do zapowiadania tylko. Aktu zaufania, aktu przebłagania i aktu wyznania miłości i wiary temu, z którym chcemy przeżyć ten najbliższy czas. Także Radio Koncit. Dobrze, dobrze. I tu właśnie go pan zatopił. Okej. Okay. I pytanie numer 3 mam. To warto w tym towarzystwie trochę posiedzieć, pogaworzyć również o sytuacji polskiego baletu, która jest coraz lepsza, muszę powiedzieć. O, mimo Pietras. Kłopotów, które zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa przeżywa. Ale bardzo mądry człowiek, przeżywa Pietras. Polska, ale pojawianie się coraz większej ilości prywatnych szkół baletowych, co uwzględnia Lądek również w swoim repertuarze, bo Anna Niedźwiedź, szefowa poznańskiej prywatnej szkoły baletowej, przywozi tam swoje produkcje artystyczne w wykonaniu najmłodszych. To jest pewne wyjście, żeby dzieci chodziły do normalnych szkół, a uczyły się w szkołach baletowych poza normalnymi zajęciami, bo to jest i taniej, i mądrzej, i łatwiej dotrzeć do indywidualnych cech i możliwości poszczególnych osobników, których rodzice przyprowadzą na tą naukę. I to są wszystko zagadnienia ciekawe i dobrze wróżące. Natomiast tym, którzy się interesują tylko operą, przypominam, że łódzka agencja Grand Tour za miesiąc wywozi nas do Bregencji na Turandot, na to jezioro tam. Potem jedziemy oglądać Beczałę w Salzburgu w sierpniu w roli tytułowej w Faustie Gudoda na festiwalu salzburskim. Potem we wrześniu prawdopodobnie, bo nie ma potwierdzenia, kiedy otwierają swe podwoje, Opera Narodowa Gruzji, będziemy tam oglądać narodowe dzieło gruzińskie na otwarcie tego teatru. Potem pojedziemy do Neapolu na Ariadne Le Couvreur. Potem zdaje się na któreś przedstawienie z nowego repertuaru La Scali i tak dalej, i tak dalej. Strasznie się pan najeździ, panie dyrektorze. Proszę? Strasznie się pan najeździ. No wolę to niż siedzenie codziennie w teatrze, co robię całe życie, i martwienie się, jak przeżyjemy do wieczora, czy wszystko się uda, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie narzekam na to, jeżeli powiem więcej. Ekipa organizująca w Grand Tourze te wyjazdy zastanawia się, jak uruchomić, teraz metodą próby uruchomienia wyjazd do Pragi i do Berlina, uruchomić tanie wyjazdy, bo te wyjazdy nie są drogie, nie są tanie wcale. A proszę powiedzieć, panie dyrektorze, felietony operowe już są, a kiedy te kolejne tomy, kolejne dzieła, o których pan mówił? Myślę, że tak w rytmie co półrocznym, bo teraz tak, będzie te felietony osobiste i jest tak dużo, że nie wszystkie się zmieszczą w tomie. Czyli dwa tomy będą? Będą dwa. Trzecie... To są baletowe? Baletowe, no to muszę jeszcze to i owo napisać. Potem będą te, ale na tym wcale się nie kończą moje plany literackie, że klamrą zepnę to, o czym rozmawiamy, bo mnie się marzy napisać powieść, która się będzie nazywała Ulica Modrzejowska. Ja się do takiej ulicy wychowałem w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Ulica Modrzejowska, ale nie będzie to autobiograficzna powieść, ale napiszę ją. Mam również szereg innych planów związanych z postaciami, z którymi się w swojej pracy stykałem, a nawet z takimi postaciami, które przy mnie wyrosły na postacie. Te procesy są najciekawsze, bo ja je podglądałem z pewnego bardzo nietypowego punktu obserwacyjnego i to wszystko chciałbym w druku pozostawić jako takie świadectwo sztuki scenicznej czasów, w której żyłem. A zamierzam żyć długo, co dedykuję tą informację wszystkim moim wrogom.
No, myślę, że wszyscy będą się cieszyli. Im dłużej pan będzie żył, tym więcej tomów będzie powstawało. Oczywiście ci, którzy pozytywnie będą w nich opisani, pewnie będą bardziej się cieszyć niż ci, którym pan delikatne lub mniej delikatne przytyczki w nos pozostawia na kartach. Słowa pana redaktora zamieniły się w ciało, natomiast niech się nikt nie obawia żadnych przytyczek, bo zauważyłem, że nawet jak się czepiam o coś kogoś, to owocuje to pewnym rodzajem promocji, bo ludzie łatwiej zapamiętują, jak ktoś kogoś się czepia, niż jak ktoś kogoś miodem smaruje. No bo ludzie tak, złośliwi. Dzisiaj zostałem w Tok FM-ie przez Cezarego Łaciszkę posmarowany, za co zresztą serdecznie dziękuję. Bo nawet publicyści i pisarze, a zwłaszcza dyrektorzy oper, lubią być chwaleni. A z tych sztuk wszelakich, którymi się pan zajmował, która jest panu najbliższa opera? Jednak opera, oczywiście. Jednak opera. Mnie zawsze podejrzewano, że bardziej balet. Nieprawda. Ja miałem okres pracy z Konradem Brzewieckim, który mnie szalenie skupił na tej sztuce i wyedukował. Ja powinienem o Konradzie książkę napisać. I pewnie to sobie, bo zrobił to Drajewski, bardzo zdolny polski poznański publicysta, tylko że on smarkacz. I on nie widział baletów Drzewieckiego, a napisał książkę i to bardzo rzetelną. Nie smarkacz, błodzian. Natomiast ja przeżyłem całą twórczość Drzewieckiego, bo jak ja studiowałem w Poznaniu, to on zaczynał jako choreograf. Ja byłem przy założeniu Towarzystwa Przyjaciół Opery i się nim bardzo interesowałem jako twórcą. Tam wiele postaci polityki późniejszej też, rozumiem, występowało w tym Towarzystwie Przyjaciół Opery. No, jedna na pewno. Jedna na pewno, ale to była postać tak niezwykła, którą pani Pawłowicz ostatnio opluwa jakąś zdradę. Szykuje się wesprzeć Hannę Suchocką, żeby nie czuła się osamotniona, pozostając pod tym pręgierzem. No ale takie to są czasy i trzeba kupić sobie parasolki, prawda? Bo inaczej one powinny służyć do dwóch celów. Z jednej strony, żeby na nas nie pluto, to trzeba je rozłożyć, a z drugiej strony złożyć tymi parasolkami, wygrzmocić tych, którym się to należy. Pax międzychrześcijany. Brawo, to też jest operowe bardzo. Bardzo panu dziękuję. Sławomir Pietras, dyrektor scen operowych, baletowych od Bugu do Odry. Póki co. Felietony operowe można już czytać, pozostałe odcinki, czyli niemuzyczne facecje różnorakie, baletowe, biografie w przygotowaniu. Co pół roku będę sprawdzał, panie dyrektorze, czy już są. Dziękuję serdecznie. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut, o godzinie 12. Po informacjach Przemysław Iwańczyk i jeszcze więcej euro. I może powinienem konkurs ogłosić, o czym będzie dzisiaj w programie, no ale nie, to by było zbyt łatwe. Informacje o 11, nie, o 12 oczywiście. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Kamil Wróblewski. Co minęło południe? 17:00. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Czterech skazanych, trzech uniewinnionych trwa odczytywanie wyroku w procesie dotyczącym zawalenia się hali MTK w Katowicach. Polscy posłowie przestrzegają przed ekonomicznymi i politycznymi skutkami Brexitu. Lekarze rezydenci wyjdą jutro na ulicę Warszawy, by walczyć o wyższe pensje. Zaczynamy od pierwszych skazanych w procesie dotyczącym zawalenia się hali MTK w Katowicach. W 2006 roku sąd uznał, że winnym tej katastrofy, w której zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych, jest m.in. Jacek J., projektant wykonawczy pawilonu. Sporządził on, jak mówił sędzia Aleksander Sikora, projekt, który znacząco różnił się od pierwotnego, prawidłowego projektu budowlanego, choć nie miał do tego ani uprawnień, ani przygotowania zawodowego. Przewidując możliwość zaistnienia katastrofy budowlanej i godząc się na to, sprowadził zdarzenie polegające na zawaleniu się hali wystawowej nr 1 w dniu 28 stycznia 2006 roku podczas trwania w niej 56. ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych. Jacek J. został za to skazany na 10 lat więzienia, a kolejni skazani w tym procesie to dwaj byli członkowie zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich, Nowozelandczyk Bruce R. i Ryszard Z., a także dyrektor techniczny spółki Adam H. Ta trójka otrzymała wyroki od 3 do 4 lat więzienia. Jednocześnie sąd uniewinnił od zarzutów wykonawców hali Arkadiusza J., Andrzeja C. oraz Adama J. Z
Słuchasz informacji TOK FM. A w nich polscy politycy ostrzegający przed Brexitem. Wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty oznacza szok dla rynków finansowych, czego rezultatem będzie dalsze osłabienie złotego. Dalsze, bo nasza waluta tanieje już od kilku dni. Konsekwencją Brexitu byłaby też, jak mówi TOK FM posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, konieczność ponownego uregulowania sytuacji prawnej Polaków żyjących na wyspach, a jest ich tam około 850 tysięcy. Dla około 120-140 tysięcy spośród nich może to oznaczać konieczność wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Chodzi głównie o te osoby, które są krócej niż 5 lat. Oznacza to wyższe koszty dla około 6 tysięcy polskich studentów, którzy studiują w Wielkiej Brytanii. Brexit uderzyłby też przyznawane Polsce środki strukturalne. Wielka Brytania należy bowiem do największych płatników netto w Unii i rokrocznie wkłada do wspólnego budżetu około 9 miliardów funtów. Zatem jej wyjście ze wspólnoty oznaczałoby konieczność ponownego podziału już szczuplejszych unijnych funduszy. Jan Grabiec z Platformy obawia się też politycznych konsekwencji Brexitu, choć nie ma wątpliwości, że wspólnota wcześniej czy później poradziłaby sobie z tą decyzją wyspiarzy. Z całą pewnością w pierwszej fazie wyjście Brytyjczyków oznacza osłabienie Unii Europejskiej, a więc również osłabienie możliwości wsparcia ze strony Unii tego, co dzieje się w Polsce, i to zarówno finansowego, jak i politycznego. Natomiast w dłuższym horyzoncie z całą pewnością Unia Europejska może poradzić sobie z tym kryzysem. Unia zawsze rozwijała się poprzez kryzysy, natomiast Wielka Brytania poza Unią Europejską będzie musiała poszukać nowej drogi politycznej. Wcale nie jest przesądzone, jaki to będzie kierunek. Brytyjczycy o swoim być lub nie być w Unii Europejskiej zdecydują w referendum zaplanowanym na 23 czerwca. Jutro w Warszawie czeka nas protest lekarzy rezydentów, którzy skarżą się na zbyt niskie zarobki. Głównym postulatem jest właśnie wzrost wynagrodzeń, bo kwota 3000 zł brutto, którą zarabiają, od lat nie była waloryzowana. Agnieszka Rogal. Kilka dni temu na facebookowym profilu lekarze rezydenci opublikowali dwa zdjęcia. Na jednym truskawki, a na drugim ludzkie wnętrzności podczas operacji. U góry hasło: dlaczego młodzi lekarze myślą o emigracji. Niżej przeczytamy, że godzina pracy podczas zbierania owoców w Wielkiej Brytanii kosztuje tyle, co godzina pracy 3 lekarzy rezydentów w Polsce, czyli 7 funtów. Zdjęcia wywołały kontrowersje na portalach społecznościowych. Internauci krytykują, że to porównanie zupełnie nietrafione. Jedni zwracają uwagę, że zarobki w Polsce generalnie są sporo niższe niż w krajach tzw. Europy Zachodniej. Inni piszą, że na plakacie zabrakło informacji, ile w funtach za swoje studia zapłacili lekarze Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Polsce studia są bezpłatne. Pozostałe komentarze sugerują, że lekarze dorabiają na prywatnych kontraktach, ale takiej informacji na plakacie już nie znajdziemy. Głównym postulatem lekarzy jest wzrost zarobków do dwukrotności średniej krajowej, czyli do około 8 tysięcy złotych miesięcznie. Agnieszka Rogal, TOK FM. To są informacje Radia TOK FM, a w nich sport i euro. Już nie tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo i trener reprezentacji Niemiec Joachim Löw są na cenzurowanym w związku ze swoim zachowaniem podczas turnieju we Francji. Dołączył do nich gwiazdor reprezentacji gospodarczy Paul Pogba, który podczas meczu z Albanią miał wykonać obraźliwy gest, choć sam temu zaprzecza. Przemysław Pozowski. Cristiano Ronaldo naraził się mediom i kibicom w ostrych słowach, krytykując grę reprezentacji Islandii, odmawiając wymienienia się z rywalem koszulką po zakończonym meczu. Joachim Löw przez swoje niekontrolowane zachowanie stał się zaś bohaterem internetowych memów i satyrycznych rysunków. Pogba z kolei po zdobyciu przez Francję gola w meczu z Albanią miał wykonać w kierunku trybun gest znany u nas jako gest Kozakiewicza. Tak przynajmniej zdjęcie opublikowane na Twitterze interpretowała część mediów. Sam Pogba jednak w specjalnym oświadczeniu stanowczo zaprzeczył, że miał zamiar kogoś obrażać. A najsłynniejszym niemieszczącym się w konwencjach zachowaniem podczas wielkiej piłkarskiej imprezy pozostaje nadal uderzenie przez Zinedina Zidana z byka Marco Materazziego podczas mundialu w Niemczech. Przemysław Pozowski, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. Dla wschodniej Polski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. Nawałnice z gradem i wiatrem osiągającym 110 km na godzinę mogą pojawić się na Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Na Mazowszu też, jak twierdzą synoptycy, mogą wystąpić trąby powietrzne. W Szczecinie dziś 17 stopni, w Poznaniu i Trójmieście 20. Ale nie był on oczywisty. To wielkie szczęście, które wywołuje u mnie wdzięczność, a wobec naszej historii także pokory. I chcę związać to ze zobowiązaniem, abyśmy zawsze zabiegali o dobre stosunki z naszymi sąsiadami Polakami. Polsko-niemiecka współpraca ma także wymiar gospodarczy. Na niemieckie tory wyjechał wczoraj pociąg wyprodukowany przez fabrykę PESA z Bydgoszczy. To pierwszy w historii polski skład dopuszczony do ruchu w Niemczech. Od lipca pociąg będzie obsługiwał transgraniczną trasę Berlin-Kostrzyn nad Odrą.
A polsko-niemieckiemu pojednaniu przysłużył się także wynik wczorajszego meczu naszych drużyn na Euro we Francji. Po wyrównanym meczu biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z reprezentacją Niemiec. Taki wynik dzieli nas już tylko o krok od fazy pucharowej. Po końcowym gwizdku kibice odetchnęli z ulgą. Cała gra, emocje, no była chęć do walki. Bardzo wyrafinowany takim powiedział, że klasa światowa. Czy ta grze, którą pokazaliśmy, myślę, że powinniśmy być zadowoleni z wyniku 0-0. Gramy dalej. Milik, dlaczego nie strzeliłeś tego dwa razy? Biało-czerwone, to barwy niezwyciężone. A prezydent Andrzej Duda mecz oglądał w polskiej ambasadzie w Berlinie. Podziękował piłkarzom za dobrą grę, zaangażowanie i za wynik. Powinniśmy uznać, tak, że zadanie zostało wykonane. Także bardzo dziękuję za tą grę. No i za radość, jaką nam sprawili. Tutaj siedzieliśmy razem z dużą grupą Polaków w ambasadzie w Berlinie i radość, jaka była po ostatnim gwizdku sędziego, to tak jakbyśmy prawie bramkę strzeli. Ostatni, trzeci grupowy mecz Polska rozegra z Ukrainą we wtorek. Dla naszych sąsiadów to będzie mecz o honor, bo Ukraina jest pierwszą drużyną, która nie wygrała dotąd żadnego spotkania i odpadła z turnieju. Ewentualna wysoka wygrana Polaków z Ukraińcami może nam dać nawet pierwsze miejsce w grupie, a to oznaczałoby słabszego przeciwnika w kolejnej fazie rozgrywek. Mecz Polska-Ukraina we wtorek o 18:00. Transmisja oczywiście w radiowej jedynce. Polska jeszcze przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie wyśle misję lotniczą na Bliski Wschód, dowiedziało się Polskie Radio. Do Kuwejtu zostaną wysłane 4 wielozadaniowe myśliwce F-16 oraz około 150 żołnierzy obsługi. Pytany o tę misję szef MON-u Antoni Macierewicz powiedział, że nasze zaangażowanie w rejonie Syrii to odpowiedź na oczekiwania sojuszników z NATO. Minister wyjaśnił, że w Kuwejcie i Iraku będziemy prowadzić misje szkoleniowe i obserwacyjne. Dodał, że wkład Polski w działania koalicji międzynarodowej przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu to dowód na to, że nasz kraj dostrzega zagrożenie, jakie płyną nie tylko ze wschodu, ale także z południa. Byłoby i nieodpowiedzialne, i nieroztropne, i nieskuteczne, gdybyśmy dostrzegali tylko zagrożenie wschodniej flanki, gdybyśmy nie dostrzegali tego, że nastąpiło także po uderzeniu ze wschodu, uderzenie także z południa, że jest próba otoczenia i uczynienia z Europy rodzaju oblężonej twierdzy. A szef MON-u zakończył dziś oficjalnie międzynarodowe manewry Anakonda 16. Podczas ceremonii w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie Antoni Macierewicz dziękował żołnierzom za zaangażowanie. Na terenie Polski i innych krajów flanki wschodniej i południowej stacjonować będą żołnierze NATO, ale byłoby to niemożliwe, gdyby nie to przygotowanie, gdyby nie wasz pot i wysiłek, gdyby nie ten niezwykły trud, który włożyliście w kilkadziesiąt przedsięwzięć, których ćwiczyliście, których pokazywaliście, jak znakomicie razem z sobą działają żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ćwiczeniach Anakonda, największych po 1989 roku, uczestniczyło ponad 31 tysięcy żołnierzy z 23 krajów. Projektant hali międzynarodowych targów katowickich Jacek J. winny umyślnego spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Tak orzekł katowicki sąd, gdzie trwa odczytywanie wyroku w sprawie tragedii z 2006 roku. Sąd skazał Jacka J. na 10 lat pozbawienia wolności. Sędzia Aleksander Sikora w trakcie odczytywania wyroku zaznaczył, że rozwiązania zastosowane przez projektanta były błędne i nie miał on uprawnień do sporządzenia takiego projektu. Opracował projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali numer 1 niezgodnie w zakresie założeń modelowych i rozwiązań konstrukcyjnych dachu z projektem budowlanym, na który wydano pozwolenie na budowę. Zastosował w projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej hali numer 1 błędne rozwiązania techniczne. Projekt wykonawczy nie spełniał wymagań bezpieczeństwa norm budowlanych w zakresie obciążenia i wymiarowania konstrukcji nośnej. Przewidując możliwość zaistnienia katastrofy budowlanej i godząc się na to, sprowadził zdarzenie na zawaleniu się hali wystawowej nr 1 w dniu 28 stycznia 2000 Polskiej Wystawy Gołębi Pocztowych. Sąd za winnych uznał także członka zarządu MTK, nowozelandczyka Brusa R. i 3 lata pozbawienia wolności. Do więzienia ma trafić na 4 lata. Pawilon wystawowy zawalił się 10 lat temu podczas targów w Gołębi. 55 osób, a ponad 140 zostało rannych. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski. Poza procesem karnym, katastrofa hali MTK skutkowała także wieloma postępowaniami cywilnymi. Zarówno poszkodowani, jak i rodziny ofiar wciąż walczą o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.
To pierwsza komercyjna dostawa surowca do gazoportu w Świnoujściu. Po 15 do portu ma wpłynąć gazowiec z ponad 200 metrów sześciennych skroplonego surowca. Do tej pory dostawy służyły regulacji instalacji czy szkoleniu pracowników gazoportu. Teraz wiceszef Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Janusz Kowalski, mówi o ważnym wydarzeniu. Polska po raz pierwszy w swojej historii otworzyła się i otwiera na inny niż surowiec z kierunku wschodniego. Jak wyjaśnia wiceprezes Gazsystemu, Artur Zawartko, skroplony surowiec będzie poddany obróbce. Pole gasyfikacji przełoży się na jakieś 1 300 000 metrów. Roczne przepustowe terminalu w Świnoujściu wynosi 5 miliardów metrów sześciennych gazu. To 1/3 rocznego zapotrzebowania Polski na ten surowiec. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jutro terminal w Świnoujściu otrzyma imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To on ponad 10 lat temu zainicjował pomysł budowy tej inwestycji. To koniec ery niskich wynagrodzeń. Tak minister rodziny, pracy i polityki społecznej mówi o decyzji rządu, który w tym tygodniu postanowił o podwyższeniu płacy minimalnej. Od przyszłego roku ma ona wynosić 2000 zł brutto. Elżbieta Rafalska przyznała na naszej antenie, że rząd zdecydował się na to po długich negocjacjach. Decyzja jednoznaczna taka, mówię, ale po burzliwej dyskusji. Propozycja pani premier, bardzo odważna, podnosząca znacząco minimalne wynagrodzenie, mówiące, że era tych niskich wynagrodzeń, tego niegodnego wynagradzania pracowniczego w Polsce musi się skończyć. Minister pracy odpierała zarzuty, że to przedsiębiorcy zapłacą za podwyższenie płacy minimalnej. Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że w każdym kraju perspektywa zwiększenia minimalnej płacy budziła zastrzeżenia firm, które później okazywały się bezpodstawne. Nawet w Niemczech, jak wprowadzano minimalną stawkę godzinową, to podnoszono takie obawy, że to jest zagrożenie, że wzrośnie bezrobocie, że to są takie obciążenia dla pracodawców, z którymi oni sobie nie poradzą, w szczególności te mikroprzedsiębiorstwa czy firmy rodzinne. Po czym po wprowadzeniu tych regulacji nic takiego się nie działo. Mamy dobrą sytuację gospodarczą, mamy wzrost gospodarczy, mamy malejące bezrobocie. Nie widzimy takiego zagrożenia. Kwota 2000 zł brutto była wyższa niż postulowali związkowcy, którzy chcieli płacy minimalnej w wysokości 1970 zł. Obecnie najniższe wynagrodzenie w Polsce to 1850 zł brutto. Na to wystąpienie czekają przedsiębiorcy na całym świecie. Prezydent Rosji Władimir Putin przedstawi plan reform rosyjskiej gospodarki. Rosyjski przywódca będzie mówił o tym podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada, że wykład Putina będzie zawierać ważne informacje dla rodzimych i zagranicznych biznesmenów. Więcej na ten temat nasz korespondent. Według Pieskowa należy także spodziewać się stanowiska prezydenta Rosji w sprawie zachodnich sankcji. Wczoraj o konieczności podtrzymywania dialogu z Moskwą mówił obecny na forum szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Unijny polityk także w trakcie osobistego spotkania z Władimirem Putinem powtórzył, że warunkiem zniesienia sankcji wobec Rosji jest realizacja porozumień mińskich. Przy tym obecny na forum polski wiceminister Radosław Domagalski stwierdził, że mimo trudnych kwestii politycznych z Moskwą można próbować rozmawiać o gospodarce. Myślę, że jeżeli będziemy robić postępy w tych relacjach ekonomicznych, być może łatwiej będzie również o pewien postęp w tych relacjach politycznych. Przebywający w Petersburgu były prezydent Francji Nicolas Sarkozy wezwał Rosję, aby pierwsza wyciągnęła rękę do Unii Europejskiej, a zachodnim politykom rekomendował wznowienie współpracy z Moskwą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Moskwa liczy, że forum w Petersburgu przełamie europejskie, to określa ostracyzm wobec Rosji po aneksji Krymu. Do tej sprawy wrócimy w komentarzu europejskim w dalszej części magazynu. Po śmierci brytyjskiej posłanki Jo Cox w wyniku zamachu w jej rodzinnym miasteczku na północy Anglii dziś na cały dzień zawieszono kampanię przed referendum unijnym. Na budynkach państwowych w Londynie opuszczono do połowy masztów flagi, a przed gmachem parlamentu odbyło się nocne czuwanie przy świecach. Jo wierzyła w lepszy świat i walczyła u niego na co dzień, powiedział lider partii pracy Jeremy Corbyn o lejburzystowskiej posłance, która zasiadała w parlamencie dopiero od roku. Hołd złożyli jej politycy wszystkich partii, od konserwatywnego premiera Davida Camerona po lidera UKIP Nigela Farage'a. Były lider partii liberalnej Nick Clegg podkreślił, że napaść na Jo Cox była również zamachem na brytyjską demokrację. Posłanka zginęła przed biblioteką w rodzinnym Birstall w północnej Anglii, idąc na sesję regularnych, cotygodniowych spotkań z wyborcami. Jest to brytyjska tradycja, której przestrzegają wszyscy
posłowie, włącznie z premierem. Prasa przypomina, że był to już trzeci od 2000 roku zamach na posła. W poprzednich raniono dwóch parlamentarzystów. Policja, która zaraz po zamachu zatrzymała domniemanego sprawcę, prowadzi śledztwo, by ustalić motywy. Jeden świadek twierdzi, że zamachowiec, który trzykrotnie strzelił z pistoletu i zadał posłance 7 pchnięć nożem, krzyczał Britain First, czyli Brytania ponad wszystko. Niewielka prawicowa organizacja o tej nazwie potępiła zamach i podkreśliła, że sprawca nie miał z nią nic wspólnego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Barack Obama spotkał się w Orlando z rodzinami ofiar niedzielnej strzelaniny, w której zginęło 50 osób, a 53 zostały ranne. Obama spędził tam kilka godzin. W tym czasie rozmawiał też z policjantami oraz lekarzami i pielęgniarkami, którzy udzielali pierwszej pomocy ofiarom. Prezydent USA zapowiedział, że będzie walczył z terrorystami oraz ich ideologią. Zaapelował także do Kongresu, by wreszcie wprowadził sensowne regulacje rynku bronią, powszechne sprawdzanie przeszłości nabywców broni oraz zakaz sprzedaży broni ofensywnej. A tymczasem po strzelaninie w Orlando gwałtownie wzrosła sprzedaż broni, szczególnie karabinów półautomatycznych. Sprawca masakry w Orlando użył do ataku karabinu Sigsauer MCX. Jest to półautomatyczna broń szturmowa, z której w ciągu kilku sekund można wystrzelić kilkadziesiąt pocisków. Wprowadzenie zakazu sprzedaży tego typu broni to jeden z głównych postulatów demokratów po Orlando. Nasz kraj jest zalany narzędziami mordowania. Możemy coś z tym zrobić. Możemy zakazać broni szturmowej w stylu Rambo. Mówiła z trybuny Kongresu senator Elizabeth Warren. Jest jednak mało prawdopodobne, by amerykański parlament wprowadził zakaz sprzedaży karabinów półautomatycznych, bo sprzeciwiają się temu republikanie. Jednak w obawie przed restrykcjami wielu Amerykanów ruszyło do sklepów z bronią po zakupy. I właściciele informują, że najwyższy wzrost sprzedaży dotyczy karabinów AR-15 firmy Colt, czyli cywilnej wersji wojskowego M16. Dobrze sprzedają się także inne karabiny oraz amunicja. Po postrzeleniu w Orlando akcje notowanych na giełdzie koncernów produkujących broń półautomatyczną wzrosły od 7 do 9%. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Z języka polskiego 69%, z matematyki 49%. Tak przedstawia się średnia wyników egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie zdawali 2 miesiące temu. Z wiedzy o społeczeństwie i historii gimnazjaliści uzyskali średnio 56% punktów, a z przedmiotów przyrodniczych 51%. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wyjaśnia, że tradycyjnie uczniowie zyskiwali najwięcej punktów w najłatwiejszych zadaniach. Chociaż na przykład w języku polskim, który ogólnie wypadł bardzo dobrze, poradzili sobie dobrze z interpretacją wiersza Staudingera, który wypadł zupełnie okej. W językach obcych całkiem dobrze na poziomie podstawowym poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność rozumienia ze słuchu. W matematyce przyzwoicie poradzili sobie z tymi takimi prostszymi zadaniami, które wymagają chociażby interpretacji grafu. A najsłabiej wypadły zadania sprawdzające tak zwane umiejętności złożone. Chociażby w matematyce modelowanie matematyczne, w języku polskim umiejętności z zakresu kształcenia językowego, w językach obcych wiadomości, umiejętności z zakresu znajomości leksyki i gramatyki, czyli takie zadania, które wymagały albo bardziej złożonych umiejętności, albo precyzji w wyrażaniu myśli, w tym w językach obcych. Do egzaminu gimnazjalnego podeszło 354 tysiące uczniów. Dzisiaj otrzymają oni swoje wyniki. Zaświadczenia będą wydawane wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego są jednym z kryteriów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Przez 3 dni będą dyskutować i dzielić się doświadczeniami. W Gnieźnie rozpoczyna się ogólnopolski zjazd dużych rodzin. Swój udział zapowiedziało ponad 1000 osób. Na ogólnopolskim zlocie dużych rodzin ponad 1000 osób będzie zwiedzać i głównie bawić się, mówi prezes Związku Dużych Rodzin 3+, Joanna Krupska. Chcemy się ucieszyć sobą nawzajem, przekazać sobie energię. Ale będzie to także okazja do poważnych rozmów z politykami. Chcielibyśmy mówić dalej o polityce rodzinnej, w jakim jesteśmy miejscu. Swój udział w dyskusji z ekspertami dużych rodzin potwierdził wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Nie będzie mimo zapowiedzi ministra zdrowia. Do Gniezna duże rodziny zaprosiły władze, ponieważ, jak mówi prezydent miasta Tomasz Budasz, wkład rodzin wielodzietnych w przyszłość Polski. Aby nasze państwo nie wyludniało się, to ogromna szansa pokazania normalnego oblicza rodziny, w tym rodziny wielodzietnej, która niestety do tej pory często była postrzegana jako rodzina patologiczna czy rodzina trudna. Przez cały czas dzieci będą mogły brać udział w różnorodnych warsztatach, a w niedzielę dla wszystkich w katedrze mszę odprawi prymas Polski. Rafał Muniak, Radio Merkury. Zjazd dużych rodzin w Gnieźnie potrwa do niedzieli. I jeszcze informacje w skrócie. Bezbramkowy remis Polska-Niemcy wpisuje się w uroczyste obchody 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Polska jeszcze przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie wyśle misję lotniczą na Bliski Wschód, dowiedziało się Polskie Radio.
Karę 10 lat więzienia wymierzył sąd projektantowi hali targów katowickich, w katastrofie której zginęło 65 osób. A już, zaraz poleci. W tym roku pokazaliśmy 130 tysięcy. No i to znowu okazuje się, że to jest jakaś szkoła, że to jest jakaś społeczność kilkudziesięciu dzieci, które przez rok mogą funkcjonować, którym możemy pomagać. Więc myślę sobie, że ten widz jest zupełnie innym widzem niż widz, nie wiem, innych wielkich festiwali popularnych i rozrywkowych. Jeszcze chciałbym zapytać o samą inaugurację festiwalu, bo na otwarcie spektakl Teatru Pieśni Kozła, pańskiego teatru, nowy, właśnie, premiera spektaklu Crazy God, zainspirowanego Hamletem. Tak. Po pierwsze mamy 400 lat w tym roku śmierci Szekspira, po drugie jest Europejska Stolica Kultury, no i po trzecie nie ukrywam, że po raz kolejny pan prezydent Dutkiewicz jakby wyszedł naprzeciw moim różnym pomysłom szalonym, między innymi Crazy God, szalony Bóg, czyli człowiek, uzurpator. No i robimy Szekspira, naszego kolejnego po Macbecie i po Lirze, tym razem Hamlet. Bardzo duże widowisko tym razem, premiera 1 lipca w Teatrze Polskim, gramy 4 razy przez 4 kolejne dni. Duża scena, 17 artystów z 12 różnych krajów, ale spektakl tylko po angielsku, ale oczywiście jak to w Pieśni Kozła, głównie śpiewany i tańczony. Myślę, że Państwo będą się bardzo usatysfakcjonowani. Pieśni Kozła będzie teraz, proszę Państwa, modlić się trzeba. Nie jesteśmy pozbawieni atutów. Mamy państwo zasadniczo jednonarodowe i jednowyznaniowe, co pozwala mieć nadzieję na przetrwanie we względnym spokoju wstrząsów, które czekają Europę. Mamy dobre granice, tak co do możliwości obronnych, jak i co do czerpania korzyści z ruchów tranzytowych. Mamy szansę na umocnienie współpracy z krajami Europy Środkowej, widzącymi podobne zagrożenia w sferze międzynarodowej i wewnętrznej. Oczywiście zagrożeń też jest cała masa. Nie ulega zatem wątpliwości, że w dłuższej strategii należy brać pod uwagę różne warianty, również niezależnie od naszych pragnień, perspektywę dekompozycji instytucji noszącej nazwę Unia Europejska. Szanowni Państwo, na koniec, dzisiaj to jest w piątek, 17 czerwca, odbędzie się w Sandomierzu projekcja filmu pod tytułem Skarga o księdzu Piotrze Skardze. Ten film będzie w Katolickim Domu Kultury Świętego Józefa przy ulicy Mariackiej o godzinie 18.30, a to wszystko poprzedzi mój wykład pod tytułem Aktualność przesłania księdza Piotra Skargi. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże. Bóg zapłać, mówił pan profesor Mieczysław Ryba. Serdecznie dziękujemy za dalsze współbudowanie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przybywa wielu pobożnych ludzi, wielu pielgrzymów. Gorzej jest z turystami, z grupami, którzy chcą wpaść na chwilę i zwiedzać. Otóż to jest miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. Prosimy o kulturalne zachowanie godne tego miejsca. Zachowujemy absolutną ciszę. Nie chodzimy po świątyni podczas mszy świętej i nabożeństw. Klękamy przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulum. Uwaga, świątynia to nie plaża, ogródek czy pokaz luzu. Dlatego ubiór raczej godny niż wygodny. Zwróćmy na to uwagę w tym sanktuarium, ale w każdym kościele, w każdym świętym miejscu w Polsce zakrada się bardzo zły zwyczaj. Bardzo zły zwyczaj. Ale to świadczy o kulturze przychodzących. Starajmy się o wyższą kulturę, o to, byśmy byli arystokratami ducha. Msze święte w sanktuarium w dni powszednie o godzinie 7 i 18. O 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątki także Droga Krzyżowa. W maju, czerwcu, październiku, listopadzie o 17.30 odpowiednie nabożeństwa. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II po mszy świętej
porannej około godziny 7.30 i o godzinie 17.30. W niedzielę i święta msze święte o 8, 12 i 18. W czasie roku akademickiego studencka jest w niedzielę o 18 i w czwartki o 12. Zapraszamy także przyjaciół. Więcej informacji na stronie www.radiomaria.pl, zakładka Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Kontakt z ojcem Pustoszem, ojcem Andrzejem Laskoszem, telefon 603-168-247. Powtarzam, 603-168-247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Grupy pielgrzymkowe mogą mieć nocleg w kampusie akademickim i posiłki, ale wcześniej proszę o kontakt z ojcem Kustoszem. Grupy pielgrzymkowe prosimy zgłaszać wcześniej, by zamówić odpowiedni termin. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, za zrozumienie, oczywiście za modlitwę i współbudowanie tej wielkiej Bożej rzeczywistości. A już za chwilę modlitwa różańcowa. Zapraszamy Państwa. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej. 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Powierzamy naszą ojczyznę, modlimy się za wszystkich chorych, cierpiących. Polecamy ojca Jana, jego mamę Józefę, a także panią Michalinę. Modlimy się również w intencji zdrowia dla księdza kardynała Franciszka Macharskiego, a także w intencji wszystkich chorych, cierpiących i w tych intencjach, które wszyscy Państwo mają w swoich sercach, z którymi do tej modlitwy przystępują. Już za chwilę nasza modlitwa. Zapraszam szczególnie tych, którzy jeszcze nie modlili się razem z nami na antenie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o łaskę wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Obyśmy jak najczęściej słyszeli słowa: w Tobie mam upodobanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za modlitwę, Zofia z Przemyśla. Bóg zapłać. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Naucz mnie słuchać Twego głosu i zrozumienia, jak w Kanie.
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wolę Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać Antonina oraz Pani Krystyna, parafia wiecie Ejsmonty, docezy Grodzielskiej, Białoruś. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, przepowiadanie Słowa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Nauczałeś prawdę o Królestwie i miłości Boga. Umacniałeś, gdy brakowało sił. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z parafii farnej w Ostrzeszowie modlił się Antoni z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Wiele gór przed nami, a szczyt najważniejszy do zdobycia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Modliła się Helena z Walimia z parafii świętej Barbary. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Dałeś nam pokarm dla wielu, aby wszystkich zgromadzić w niebie. Zaczynaj, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo.